Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj speedrunujemy Bitcoin i standardowo jak to przy speedrunach, oprócz tego, że przyspieszymy nieco grę, bo speedruny są dosyć jednak powolne, zebranie zasobów, tak oprócz tego nagrywam później, a oczywiście audio, żeby po pierwsze móc się skupić na speedrunie, po drugie, żeby tutaj mój dźwięk nie był sztucznie podniesiony, więc myślę, że to dla was też jest lepsza opcja. Dzisiaj speedrunujemy Bitcoin i do Bitcoin, w przeciwieństwie do Świniłaka, którego ostatnio biliśmy, to potrzebujemy znacznie więcej pancerza i tutaj Woody... Znaczy nie mówię, że jest tragicznym wyborem, bo też oddaje, ale nie jest aż tak dobry. Tutaj też warto zauważyć, że to jest seedowany, co znaczy, że doskonale wiem co jest, bo doskonale teraz biegniemy do najbardziej kurset lokacji, jaką udało mi się znaleźć. Dzisiaj, słuchajcie, przez 2 godziny rolowałem seedy, żeby właśnie znaleźć coś interesującego i doszedłem do wniosku podczas swoich prób, że niezbędne jednak przy Bitcoince, przy niekorzystaniu z żadnych ułatwiających technik, jest posiadanie Walking Cane'a. I więc, żeby uzyskać tego Walking Cane'a dnia pierwszego lub drugiego, no to jak widzicie, znaczy jeszcze nie widzicie, ale już mignął, jest tutaj w lewym górnym rogu Walking Cane i go sobie teraz zbierzemy. Jest on niezbędny do kajtowania, kiedy królowa schodzi poniżej połowy życia, kiedy jej miniony są przyspieszone, to sama droga jest niewystarczająca, więc no tutaj musiałem użyć jednak Seeda. Poza tym wygenerowało się coś takiego, co jest bardzo optymalne, bo potrzebujemy też marmuru na zbroję, ale no po prostu nie spodziewałem się, że coś aż tak dziwnego, że to wszystko naraz. Jeszcze tutaj na dodatek ten mechaniczny rozwala te świnie, rozwalił też wcześniej kociszopa, którego tam mamy gniazdo, dzięki czemu już nie muszę zdobywać mięsa, co jest też bardzo spoko. Tutaj tego marmury potrzebujemy naprawdę dużo i mamy też pelka, który sprawia, że czasami one-hitujemy te struktury, co też jest bardzo ułatwiające, ale tutaj zapomniałem dać królowi jeszcze pigskina na złoto i trochę no pepega gaming, ale cóż tu mogę powiedzieć. Dobra, więc wracamy teraz do tej bardziej głównej części świata, jeszcze zbieramy duże ilości tawy, bo na zbroje marmurowe, na każdą zbroję potrzebujemy 6 sztuk, na każdy kask 3 sztuki, będziemy mieli 3 zbroje i 4 kask, a nie, 6 kasków, więc to jest łącznie 36 sztuk tawy, jeszcze tam potrzebowaliśmy 6 na młot, 2 na pochodnie, którą zaraz wytworzymy, więc to jest ponad stack tawy na jednym speedrunie. Tutaj jeszcze drzewo, żeby móc postawić tę maszynę. Tutaj teraz tworzymy silnik alchemiczny, który z jakiegoś powodu nie chciał się wytworzyć, nie wiem dlaczego. Tutaj jeszcze zrobiłem PPG Gaming, bo myślałem, że mam Action Queue, a nie miałem Action Queue i tak zamiast tworzyć dynamicznie te liny i spamować, tak no stałem i czekałem, aż samo się zrobi. I tak wam powiem, że dużo bujałem dosyć prób, dobre chyba 3 godziny siedziałem nad tym speedrunem, więc tutaj jest dużo rzeczy dopracowanych, nie może na 100% tak, wiecie, tip-top, ale jest tutaj no sporo napracowanka i na ogół wiem, co powinienem robić, niż nie wiem, co powinienem robić. Tutaj jeszcze postanowiłem, korzystając z tego, że mamy chwilę do dnia, nabić bica, bo przed chwilą dosłownie spadł mi bic, ale podczas kartowania skipnąłem animację luzowania bica, więc jeszcze podczas ciemności, jeszcze tutaj trzeba zbić ten kokon, ten spawn, ten ul wkurzonych pszczół, bo tutaj jest elementarna taka, bym powiedział, przestrzeń do walki i właściwie rozpoczynamy walkę z Bitcoinką. Tutaj jakoś mi nie wychodziły te to klikańsko. Tutaj też jeszcze zepsułem, taki mały błąd zrobiłem, bo od razu tutaj uśpimy. Ogólnie fanflut jest bardzo ważny podczas tej walki i zamiast bić miniony zacząłem bić królową jakoś tak instynktownie i tutaj zorientowałem się, co robię i stwierdziłem, dobra, nie będę drugi raz używał fanfluta, bo on się przydaje w drugiej fazie królowej i tutaj już pozbyłem się wszystkich pszczół z wyjątkiem jednej. Teraz królowa nie będzie rozpiła kolejnych minionów, przynajmniej przez pierwsze 6000 punktów swojego życia, więc mogę tak właściwie ją tankować i właśnie dlatego marmurowa zbrojka jest tutaj idealna. Tutaj będę jeszcze próbował robić kajty w momencie, w którym właśnie podchodzimy do niej, żeby chociaż trochę tego HP oszczędzić, bo często mi podczas właśnie tych prób brakowało zwyczajnie życia, brakowało mi zbroi, więc tutaj staram się też trochę tego życia oszczędzać. Ta jedna pszczoła tutaj jest dosyć irytująca, ale no w sumie lepiej tak, niż jakbyś cały czas miała rozbić ona kolejne, więc całkiem spoko. Jeżeli chodzi o inne pelki, to tak właściwie poza tym, że mieliśmy plus 10 do movement speeda podczas formy normalnej, co się przydało przy bieganiu i zbieraniu zasobów, to nie mamy za dużej ilości pelków, bo wszystkie są powiązane albo z obrażeniami planarnymi Wolfganga, przeszliśmy właśnie do drugiej fazy, albo są powiązane z
mobami, które są przypisane do strony cienistej bądź planalnej. Tutaj wykorzystujemy tę technikę, że po prostu dmuchamy w fanfluta w momencie, w którym ona nas kurza. Tutaj za szybko trochę się pośpieszyłem, powinienem poczekać, aż będę miał więcej przestrzeni, dostałem obrażenia. I no, klepiemy jej obrażenia, bo ona po tym jak jest uśpiona, to nie zadaje obrażeń do właśnie momentu tego ryku, dopiero po tym ryku, więc możemy jakby całkiem sporo obrażeń w ten sposób władować. Tutaj już dosyć sporą taką wprawę bym powiedział, że nabyłem podczas dmuchania w tego panfluta, bo tutaj od razu pokajcie, jak widzicie, poleciał kolejne użycie, dzięki czemu cały czas jednak oddalamy się trochę od tych minionów, co też kupuje nam trochę tego czasu, nie? I teraz, po tym jak ona odleci znowu w lewo, to mamy naprawdę dużo czasu dodatkowego, tak po prostu, więc no dobre używanie panfluta jest bardzo ważne podczas tej walki. Skipujemy tę fazę, bo tutaj tak naprawdę, żeby ją kajtować bez użycia panfluta, trzeba biegać po całej jakby arenie i to bardzo dużo czasu zajmuje, więc jakby to jest taka najlepsza faza, żeby właśnie wykorzystać tego panfluta. Nie widzę, ile mam użyć, chyba tak, teraz przechodzimy do kolejnej fazy. Zresztą zostały nam dwa użycia. Kiedy próbowałem z nią walczyć, to najlepsze, jak miałem akcję, to zostawały mi nawet trzy użycia przy wejściu do tej fazy, ale za to były to ogólnie o wiele później. Więcej czasu jakby traciłem na kajtowaniu, a tutaj trochę nieco więcej tankuję. Tutaj też nieco otrzymałem zbędnych obrażeń, ale nie wyszło to tragicznie. Tutaj trochę wam przyspieszyłem też to bieganie, bo stwierdziłem, że no to po prostu bieganie podczas walki z Bikun jest cholernie nudne, też zajmuje dużo czasu, więc tutaj takie krótkie przyspieszenie razy 5 myślę, że też jest przyjemne dla oka. Tutaj jak widzicie też nadal próbuję kajtować ten pierwszy atak, a potem jak dostanę już łomo od jej minionów i wygrzebię się z miotu, to zrobimy sobie wybieg ze pszczółkami, żeby je odciągnąć, w momencie, w którym królowa je przyspiesza, dzięki czemu potem jak one wracają, no to mamy dużo czasu na bicie obrażeń. Tutaj jeżeli chodzi też o dzień, to tak wam powiem, że ta walka nie skończy się przed końcem wieczora i będziemy jeszcze ją kontynuowali w nocy, więc dlatego też na tym czasie mi bardzo zależy, ale takim moim ogólnym pikiem podczas tego speedrunu było właśnie to, żeby pokonać ją królową, znaczy przed dniem trzecim. Co prawda Gail pokonywał ją przed dniem drugim, ale to korzystając z cheese'ów, więc tutaj jakby nie korzystamy też z cheese'ów. Więc to też nie jest aż taka prosta walka i myślę też, żeby zrobić jeszcze drugą walkę z królową, w której właśnie będziemy wykorzystywali różnego rodzaju ułatwienia. Tutaj królowa niestety mamy aż takiej przewagi i tutaj no postanowiłem jeszcze chyba użyć panfluta, a przynajmniej chciałem, ale ona tutaj dosyć szybko zaczęła znowu ryczeć, tak. Bo ogólnie czasami królowa wywala ten gopelka, że miniony mają przyspieszenie i zaczyna po prostu czekać i musimy znowu czekać, aż się to załaduje i to jest bardzo irytujące, więc tak, tutaj go użyjemy, panfluta, żeby po prostu ten czas dobrze wykorzystać, bo mieliśmy bardzo małą przewagę i bardzo mało czasu na bicie obrażeń. I ona teraz jakby naturalnie znowu tak wrócimy do tego cyklu, w którym bijemy ją i tam i z powrotem. Teraz chyba już jesteśmy w ostatniej fazie, to znaczy, że ona ma już mniej niż 6000 punktów życia. Sporo ona, jak widzicie, drze mordę, ale taki jest aspekt walki. Już tak trochę spoglądam na to życie z przerażeniem, bo niestety nie mamy też modów, które by pokazywały, ile ma życia. Tutaj stwierdziłem, że jeszcze raz użyję z tego panfluta, tak, no jednak ten panflut dużo daje, jakby widzicie, dużo takich darmowych hitów. Gdyby był dzień, to bym może jakieś motylki pozbijał, ale no, jest noc. Nie jest dobrze, chłopaki. I ogólnie, jaka jest technika na noc? No palimy rzeczy i próbujemy kontynuować tę walkę, ale nie jest to za proste, tak wam powiem. Tutaj wydaje mi się, że ona, tak, odleci, a potem użyje ryczenia, przez co miniony właśnie nie atakują nas. I jakby teraz musimy, stracimy trochę czasu i postanawiam, że ten czas wykorzystuję właśnie teraz do palenia drzew, żeby dać sobie jak najwięcej przestrzeni. Teraz czekam, aż ponownie użyję tego pelka do przyspieszania mobów. I w końcu to zrobiła. Tutaj staram sobie liczyć jednocześnie to, ile muszę biec z pszczółkami i kiedy mnie uderzy Charlie. I natychmiast po tym, jak zrobiłem nawrót, to użyłem przez chwilę pochodni, żeby mnie Charlie nie uderzyła. I uwaga, padła. W tym momencie trochę się chyba pośpieszyłem w komentarzu, ale jak widzicie, udało się dobra, bo widzę, że tutaj już mi się kończy czas. Dzięki serdecznie za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy na kanale i cześć!